Analityk ruchu na stronach internetowych dokonuje analiz ruchu użytkowników na wybranych portalach i serwisach w celu optymalizacji ich funkcjonowania. Korzysta przy tym z odpowiedniego oprogramowania. Efektem pracy analityka ruchu na stronach internetowych są prognozy trendów. Taka osoba analizuje i rekomenduje zmiany dotyczące treści lub technologii wykorzystywanych do budowy strony. Podstawowym narzędziem pracy analityka ruchu na stronach internetowych jest komputer. Do tego zawodu nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia, kwalifikacje czy też certyfikaty. Preferowane są jednak osoby z wyższym wykształceniem na kierunkach matematyka, informatyka czy ekonomia. W tej pracy niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz obsługę programów wspomagających prowadzone analizy.